Zaczynamy nasz sobotni magazyn Wieści Biłgorajskiej. Gabriela Kura, witam i zapraszam. Nowa publikacja, dzieje Biłgoraja od 1918 do czasów współczesnych. Trzeba powiedzieć, że w historii nic się nie dzieje bez przyczyny, prawda? Zawsze każde wydarzenie jest poprzedzone jakimś procesem. Jaka jest potrzeba aktualizacji dziejów Biłgoraja? Na pewno przed pojawieniem się dziejów Biłgoraja panów profesorów Szczygła, Śladkowskiego i Markiewicza była też publikacja pomniejsza. Nowy komendant policji. Są dla siebie grupą wsparcia, rozmowa z amazonkami z Biłgorajskiego Stowarzyszenia. Warto być w takim stowarzyszeniu, warto się otwierać dla innych. Przekaż 1% podatku, o tym przypominała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Środki te są ważne, dlatego że stanowią niejednokrotnie wkład własny do różnych projektów. Okres od 1918 roku do czasów współczesnych, czyli ostatnie stulecie dziejów Biłgoraja. To temat publikacji, nad którą pracują dr Dorota Skakuj i dr Adam Balicki, a którą zlecił Urząd Miasta. Książka ma ukazać się jesienią tego roku. Dzieje Biłgoraja wydane zostały w 1985 roku. To monografia miasta autorstwa profesora Jerzego Markiewicza, profesora Ryszarda Szczygła i profesora Wiesława Śladkowskiego. Już 10 lat temu pojawił się pomysł, by tę publikację uzupełnić z okazji 430-lecia lokacji miasta. Pomysł uzupełnienia dziejów Biłgoraja zrodził się już 10 lat temu. Był to pomysł świętej pamięci przewodniczącego Zygmunta Dechnika. Wówczas udaliśmy się do Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, rozmawialiśmy z panem profesorem Ryszardem Szczygłem, ówczesnym prorektorem. Ten rozmawiał i z profesorem Wiesławem Śladkowskim. Natomiast ci naukowcy uzależnili pracę nad uaktualnieniem dziejów Biłgoraja czy uzupełnieniem od stanowiska pana profesora Jerzego Markiewicza. W tym roku temat powrócił burmistrz Janusz Rosłan. Zwrócił się do dr Doroty Skakuj i dr Adama Balickiego z propozycją napisania dziejów Biłgoraja z ostatnich 100 lat. Żeby podjąć się próby opracowania ostatnich, przynajmniej ostatnich 100 lat dziejów Biłgoraja niejako na nowo, z największym szacunkiem, podkreślam, dla dziejów Biłgoraja, które zostały już wydane wcześniej. Czyli zamierzamy napisać niejako nie nową wersję, bo to by było, to jest nieuprawnione określenie. Natomiast na pewno chcemy napisać dzieje Biłgoraja tych ostatnich 100 lat w rozumieniu o nowe źródła, które doszły, ale też i o nowe wydarzenia, które miały miejsce, o nowe ustalenia też historyków i rzeczy, przedmioty, zagadnienia, tematy, które wcześniej z różnych przyczyn były pominięte czy słabo uwzględnione. Historycy mówią, napisanie tej publikacji to zadanie wymagające, to praca, która powinna uwzględniać wszystkie dostępne materiały źródłowe. Oczywiście mamy te źródła, które do tej pory wykorzystywaliśmy do różnych publikacji, czyli chociażby źródła, które znajdują się w archiwum w Kraśniku. Myślę, że te źródła, sporo źródeł jest, czy są źródła dotyczące naszego miasta, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, ale myślę, że w dużej części chcielibyśmy też wykorzystywać źródła ustne, relacje, gdyż właśnie tutaj dla historii regionalnej jest to bardzo ważne, bo często właśnie ta historia jest gdzieś tam we wspomnieniu. Dlatego też naszym zdaniem potrzeba napisania takiej książki też wynika z tego, że już kolejne pokolenie będzie powoli odchodziło i ta historia niezapisana, niespisane relacje, niezweryfikowane bardzo często też relacje po prostu gdzieś tam będą żyły swoim życiem, a po prostu jej nie będzie. Źródła kościelne czy statystyczne to wszystko będą uwzględniać historycy w swojej pracy. Szczególnie ważne dla nich są też wszystkie relacje i wspomnienia świadków, szczególnie w opisie wydarzeń z najnowszej historii. I stąd potrzeba może jakiegoś apelu, może jakiejś prośby zwrócenia się do mieszkańców nie tylko Biłgoraja, ale też i regionu biłgorajskiego, że jeżeli chcieliby, żeby jakiś fakt czy został może szerzej opisany, czy żeby jakieś wydarzenie bardziej może było też
wypunktowane, w jakiś tam sposób bardziej zaznaczone, albo w ogóle chociażby wspomniane, no to jeżeli coś jest nieopisane, to istnieje mniej. I to mija wraz z pamięcią, to nie są moje słowa, ale uważam, że one są bardzo, bardzo trafne. Nieznane są losy niezapisane i dlatego potrzeba i relacji, i zdjęć, i wspomnień o ostatnich latach Biłgoraja. Jeżeli ktoś chciałby się z nami podzielić, to zawsze je może przynieść do muzeum. Takie informacje to cenne źródło dla historyków. Posłużą do spisania dziejów Biłgoraja z uwzględnieniem tych punktów zwrotnych ważnych dla historii całej Polski, jak odzyskanie niepodległości, wojna czy zmiany ustrojowe. Mam nadzieję, że uda nam się uchwycić te punkty i opisać, przekazać je w taki sposób, żeby rozjaśniały historię naszego miasta. Bo trzeba wiedzieć, że w historii nic się nie dzieje bez przyczyny, prawda? Zawsze każde wydarzenie jest poprzedzone jakimś procesem, jakimiś przyczynami, jakimiś wydarzeniami, które później skutkują na przyszłość. I chcielibyśmy to też ukazać. Dzieje Biłgoraja z ostatnich 100 lat mają się ukazać jesienią tego roku. Ich wydanie związane jest z obchodami stulecia odzyskania niepodległości i 440. rocznicą lokacji miasta Biłgoraj. Kiedy w 1985 roku ukazały się dzieje Biłgoraja, były pierwszą pozycją, która pozwalała czytelnikowi prześledzić historię miasta na przestrzeni wieków. Przed nią informacji o Biłgoraju trzeba było szukać w rozproszonych po archiwach i bibliotekach znacznie krótszych publikacjach. Dopiero dzieje Biłgoraja wypełniły tę lukę. W miasteczku panował błogi spokój, jakiego nigdy wcześniej nie zaznałem. Pachniało świeżym mlekiem i dopiero co rozczynionym ciastem. Wojna i nędza wydawały się daleko stąd. Marzyłem, aby móc zostać tutaj na zawsze. Tak o Biłgoraju pisał Izaak Baszewicz Singer, a to słynny cytat z Ignacego Krasickiego. Zaszczyt jego wieloraki, sławne wsita i przetaki. O Biłgoraju wspominano w utworach literackich, pojawiał się też w różnego rodzaju piśmiennictwie, prasie lubelskiej i ogólnopolskiej. Były też mniejsze publikacje. Na pewno przed pojawieniem się dziejów Biłgoraja panów profesorów Szczygła, Śladkowskiego i Markiewicza była też publikacja pomniejsza, też pewnie na zamówienie miasta Biłgoraja, też tychże autorów. Miał tytuł 400 lat Biłgoraja. Pamiętam, że to miało taką formę poziomej takiej publikacji niebieskiej skarbem naszego miasta. To też tych samych autorów. Było też opracowanie dotyczące Muzeum Biłgorajskiego autorstwa profesora Jerzego Markiewicza, zawierające pewien rys historyczny miasta oraz prezentacja powiatu biłgorajskiego z okresu międzywojnia, która nie była ogólnie dostępna, a obecnie funkcjonuje w wersji elektronicznej. Roman Sokal, regionalista i były kierownik Muzeum Biłgoraju, przypomina też o publikacjach Jerzego Jastrzębskiego i Michała Pękalskiego. Pierwsza jest pracą magisterską, druga opowiada też o prawdziwym życiu, jakie toczyło się w Biłgoraju. Pękalski pokazuje życie tego miasta, pokazuje życie tego środowiska. To, co teraz pokazywano jako widowisko żałosne i radosne, to właśnie Pękalski rozszerzył i upowszechnił. Choć nie on pierwszy to zauważył, bo to już Oskar Kolberg. I właściwie w ten sposób poszło trochę to dalej. Wszystkie wymienione publikacje dotyczące naszego miasta nie miały jednak charakteru monografii. Sporo informacji można było też czerpać z XIX-wiecznego czasopiśmiennictwa, ale były to jedynie przyczynki, część czegoś, co przeważnie można było znaleźć tylko w bibliotekach. Przeciętny człowiek absolutnie nie miał do tego dostępu, absolutnie. To było niemożliwe. A nie mówiąc w ogóle o dokumentach czy o tekstach źródłowych, to było niemożliwe. Wszystko zmieniło się dopiero, kiedy Jerzy Markiewicz, Wiesław Śladkowski i Ryszard Szczygieł napisali dzieje Biłgoraja. Z całą pewnością trzeba powiedzieć, że takiej pozycji, która zbiorczo traktowała Biłgoraj i okolice, nie było i dzieje Biłgoraja, które się ukazały przy okazji 400-lecia miasta, a ukazały się drukiem w 1985 roku, były pierwszą taką pozycją. Dzieje Biłgoraja były kamieniem milowym, mówi Andrzej Czacharowski, i to bardzo dobrze, że będą miały ciąg dalszy, zostaną rozbudowane.
Wiele miast ma swoje takie monografie, chociażby Tarnogród, i to opisane bardzo przez różnych bardzo ludzi, przez zespoły, ale również bardzo autorskie, że tak powiem, monografie. Na przykład Zwierzyniec ma pani Matławskiej, niedawno zmarłej. Pewnie też można byłoby dopisać, tym bardziej, że takie monografie są potrzebne ze względu na to, że pewne rzeczy zostają ponownie odkryte, albo w ogóle pewne rzeczy w ogóle zostają odkryte, nie mówiąc o tym, że ta historia ciągle dziś się dzieje. Więc to, co było w latach 90., to teraz mamy już drugie dziesięciolecie XXI wieku. Dzieje Biłgoraja, które okazały się w 1985 roku, otworzyły również nowe dzieje, jeśli chodzi o publikacje na temat miasta i regionu. Od tego czasu coraz częściej historia nie pozostaje jedynie we wspomnieniach, a jest przelewana na papier przez różnych autorów. Teraz w wieściach zmieniamy temat. Nowym szefem biłgorajskich policjantów został podinspektor Marek Jamros. Pełni obowiązki komendanta powiatowego policji od 16 kwietnia po przejściu na emeryturę dotychczasowego komendanta, inspektora Ryszarda Piłata. Podinspektor Marek Jamros, pełniący obowiązki komendanta powiatowego policji przez ostatnie 3 lata, był pierwszym zastępcą komendanta policji. Wcześniej pełnił funkcję naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Biłgoraju, gdzie odpowiadał za pion prewencji. Podinspektor Marek Jamros z biłgorajską jednostką policji związany jest od 22 lat. Zastąpił on komendanta powiatowego policji w Biłgoraju, inspektora Ryszarda Piłata, który 12 kwietnia przeszedł na emeryturę. Jedna z nich zachorowała na nowotwór 20 lat temu. Są też panie, które dopiero rozpoczynają walkę z chorobą. Biłgorajskie Amazonki od 2 lat spotykają się regularnie, by wspierać się wzajemnie, dzielić bolesnymi wspomnieniami, ale też by uczyć się od siebie, jak z optymizmem patrzeć w przyszłość. Kobiety po dramatycznych przejściach zachęcają inne panie, by do nich dołączyć. One już wiedzą, że rak to naprawdę nie jest wyrok. Spotykają się regularnie raz w tygodniu nie tylko mieszkanki Biłgoraja, ale i panie z okolicznych miejscowości, które zanim powstało Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek, szukały wsparcia w grupach działających w innych miastach. Teraz, po kilkunastu miesiącach, mówią zgodnie, powstanie stowarzyszenia u nas było niezwykle potrzebne. Było potrzebne i jest potrzebne i często namawiam swoich znajomych, te, które znam, żeby jak tylko mogą, żeby przystępowały do tego naszego stowarzyszenia. Chociaż wiem, że wielu ludzi nie chce przyjeżdżać, bo jakoś się wstydzą, boją się, ukrywają się, że ktoś się może czegoś dowiedzieć o nich. A to naprawdę nie ma się czego bać. Pani Teresa zachorowała na nowotwór 19 lat temu. To wtedy usłyszała straszną diagnozę. Nawet samo to usłyszeć. Pamiętam właśnie, jak byłam chora, byłam w Lublinie i przyszła pani na chemię i pielęgniarka jej się pyta, ile pani jest po chorobie, a ona mówi 20 lat. Wie pani, jak to usłyszałam, to sobie pomyślałam, a jednak można z tym żyć. Amazonki podkreślają, że tym łatwiej jest żyć, kiedy można porozmawiać o chorobie z kimś, kto ma za sobą takie same przeżycia, kto tak samo się bał i potrzebował sił do walki. Dlatego zachęcają kobiety, które chorują bądź chorowały na nowotwór, by przyszły na spotkania Amazonek. Warto być w takim stowarzyszeniu, warto się otwierać dla innych, mówić o swojej chorobie i być po prostu razem. To się też liczy, to jest też bardzo ważne. Zawsze namawiałam wszystkie znajome mi panie i teraz również to robię. Po prostu to jest chyba każdemu potrzebne. Może na początku twierdzić, że może nie jest mu potrzebne, ale jeżeli raz przyjdzie, to się przekona, że jest mu to bardzo potrzebne. Samo poznanie koleżanek to jest coś, czego nie da się opisać. Sąsiadka, kuzynka nie zastąpi tej koleżanki, która jest tutaj w klubie, jest chora. To jest coś szczególnego, co nas między sobą łączy. Także to jest bardzo ważne, żeby właśnie przyjść w to miejsce. I każdy powinien tu jak najszybciej przyjść i sam przekonać się, czy chce. Amazonki rozpoczęły właśnie kolejny sezon, bo ich spotkania to nie tylko rozmowy, ale również wspólne wycieczki, projekty i zajęcia z rehabilitacji. Zaczynamy ćwiczenia z rehabilitantką. Ćwiczenia są bardzo ważne dla kobiet po mastektomii, dlatego że w każdym, nawet kilka lat po zabiegu może pojawić się obrzęk limfatyczny. Dlatego po prostu to jest tak ważne, żeby po prostu ciągle
ćwiczyć, rozwijać swoją sprawność, poprawiać wydolność oddechową. Ćwiczenia będą się odbywały raz w tygodniu o 17 w BCK-u. Mogą w nich uczestniczyć nie tylko Amazonki, ale wszystkie chętne panie. Odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17. Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z fiskusem. To musi zrobić każdy. Każdy z podatników nie musi, ale może, ma ten przywilej przekazać 1% swojego podatku na określony cel. W piątek Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej przypominała o tym wszystkim mieszkańcom Biłgoraja. Fundacja Fundusz Lokalnej Ziemi Biłgorajskiej w dniu dzisiejszym promuje przekazywanie 1% na lokalne organizacje. Środki te są ważne, dlatego że stanowią niejednokrotnie wkład własny do różnych projektów. Dzięki nim możemy realizować wiele pożytecznych lokalnych inicjatyw, pozyskując środki zewnętrzne. 1% można przekazać na wiele różnych celów. Fundacja oferuje cele sportowe, osoby chore, stypendia, konkursy grantowe i wiele, wiele innych. Na stronie fundacji można znaleźć te cele. Także każdy, kto chce wesprzeć lokalne działania, może sobie wybrać jeden z takich celów. W ramach Fundacji Fundusz Lokalnej Ziemi Biłgorajskiej działa prawie 30 funduszy wydzielonych. Można na każde z nich przekazać swój 1% podatku, tym samym wesprzeć określone działania. O tym między innymi informowali wolontariusze fundacji, też jej stypendyści, którzy często dzięki wpłatom kwot z 1% mają co miesiąc wypłacane stypendia. Młodzi uzbrojeni w koszulki fundacji, ulotki przekazywali te informacje mieszkańcom Biłgoraja. No i taki krótki tekst, że jesteśmy z Fundacji Ziemi Biłgorajskiej i zachęcamy do przekazywania lokalnym organizacjom 1%. Wolontariusze fundacji promowali w ogóle ideę przekazywania 1% podatku lokalnym organizacjom. Dla nas ważne jest to, żeby mieszkańcy, którzy tu żyją, tu pracują, tu zarabiają i po prostu współdzielą to swoje życie z innymi mieszkańcami, tutaj też zostawiali swój 1% i żeby widzieli efekty tego 1% właśnie na miejscu. Między innymi ten piękny Park Solidarności jest również przebudowany dzięki temu, że mieszkańcy przekazywali nam ten 1% i my mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne i zgromadzić wielu partnerów, którzy się zaangażowali w przebudowę tego parku. Teraz lokalne organizacje pożytku publicznego, w tym Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, czekają na kolejne przekazy z 1%, które pojedynczo są często niewielkimi wpłatami, ale jako suma są już ważnym wsparciem lokalnych działań. Dla przykładu, łączna kwota przekazanych wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2016 przez urzędy skarbowe z całego kraju na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej to prawie 93 tysiące złotych. Wieści biłgorajskie Państwo oglądają. Teraz kolejny temat. Kolejny miejski plac zabaw. Rada Miasta podjęła takie zobowiązanie, że co roku w jednym z osiedli mieszkaniowych miasta Biłgoraj wybuduje plac zabaw. Konferencja bibliotekarzy w muzeum. Możemy wymienić doświadczenia, podzielić się naszymi osiągnięciami. Kolejna mapa Puszczy Solskiej. Rozpoczęliśmy opracowywanie mapy od późnej wiosny 2017 roku. Umowa patronacka z BRW podpisana w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Uczniowie podpiszą umowy o pracę jako młodociani pracownicy. Będą mieli przede wszystkim możliwości rozwoju. Tydzień temu pokazywaliśmy w wieściach inwestycje miejskie, konkretnie przebudowę ulicy 3 Maja. Ta dopiero się rozpoczyna. Teraz czas na już zakończoną inwestycję, która z pewnością ucieszy najmłodszych mieszkańców. To plac zabaw przy ulicy Łąkowej. Bezpieczne place zabaw znajdują się w naszym mieście nie tylko przy wszystkich szkołach podstawowych. Wymieniane na nowe są systematycznie te, które już nie nadają się do użytkowania. Kolejnym jest plac zabaw przy ulicy Łąkowej. Rada Miasta podjęła takie zobowiązanie, że co roku w jednym z osiedli mieszkaniowych miasta Biłgoraj wybuduje plac zabaw. Burmistrz miasta oczywiście podjął to wyzwanie. Jest to inwestycja z tamtego roku, także ten plac zabaw z roku 2017, za rok 2017 został wybudowany przy budynkach TBS-u przy ulicy Łąkowej. Kosztował około 170 tysięcy złotych. W miejscu starego placu, który był zdewastowany, powstał piękny plac zabaw, któryście Państwo zobaczyli i mam nadzieję będzie służył najmłodszym. Wykonane prace obejmowały m.in. wybudowanie chodnika, położenie bezpiecznej nawierzchni typu puzzle, dostawę i montaż wyposażenia takiego jak potrójnej wahadłowej huśtawki, zjeżdżalni, karuzeli, ale też stołu do gry w szachy i oczywiście ławek. W planach są już kolejne place zabaw.
Na 2018 rok taki plac zabaw jest nieco zaplanowany przy ulicy Gorajskiego, prawda? Zobaczymy, jak to wszystko będzie, gdzieś to jest taka otwarta, tak zwana otwarta strefa aktywności w ramach programu rządowego. Nieco większe zadanie, ale jeszcze jest, prawda, w postępowaniu przetargowym. Mam nadzieję, że i ten plac zabaw w tym roku też wyjdzie, także będziemy mieli okazję porozmawiać już po wybudowaniu. Z obiektu mogą już korzystać najmłodsi, a koszt zadania wyniósł 169 740 zł. Prezentacja i promocja działań bibliotek i muzeum, również wymiana doświadczeń, to główne założenia pierwszej konferencji bibliotekarzy. Zorganizowanej w piątek spotkali się na niej pracownicy bibliotek z powiatu biłgorajskiego. Miesiąc temu w muzeum spotkali się nauczyciele historii, a w piątek bibliotekarze przyjęli zaproszenie na pierwszą konferencję dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych czy szkolnych powiatu biłgorajskiego. Nie tylko ja, ale myślę, że wszystkie koleżanki pracujące w bibliotekach, bez względu na to w jakiej bibliotece, czy szkolnej, czy w publicznej, czy w muzealnej, chcielibyśmy wyjść z takim przekonaniem, że jesteśmy zgraną grupą ludzi promujących książkę, czytanie i że wspólne, te nasze wspólne do tej pory działania, które były, są i będą, nadal są ważne dla lokalnych społeczności, dla tych najmłodszych czytelników, po tych najstarszych. Takie przekonanie to jeden z głównych powodów organizowania spotkań, które integrują, ale też służą do wymiany informacji. Możemy wymienić doświadczenia, podzielić się naszymi osiągnięciami i skorzystać po prostu z doświadczeń innych osób, innych bibliotek, ponieważ to są i publiczne, i szkolne, i muzeum. Bardzo nam się ta konferencja pierwsza, numer jeden, bardzo, bardzo podoba i dlatego przyjechaliśmy tutaj. Spraw do omówienia bibliotekarze mają sporo, a ciągle aktualny temat to poprawa czytelnictwa. Jak zachęcić do tego, żeby mieszkańcy powiatu czytali jeszcze więcej, bo czytelnictwo u nas, jak mówią bibliotekarze, ani rośnie, ani znacznie nie spada. Jak badam czytelnictwo, bo badam, prawda, bo mamy taki też obowiązek prowadzenia statystyki, no to utrzymuje się, można powiedzieć, u mnie w szkole na podobnym poziomie, ale wymyślam każdego roku różne konkursy, różne atrakcje, różne spotkania, właśnie w porozumieniu też z panią dyrektor z biblioteki publicznej. I te dzieciaki mają ten kontakt z książką, więc myślę, że nie jest jeszcze tak tragicznie, ale może być lepiej. Zawsze mogą być też lepsze partnerstwa i współpraca bibliotek z innymi instytucjami, jak chociażby muzeum, które współorganizowało konferencję. To też był ważny element tego spotkania. Na pewno zawiązywanie głębszych takich relacji bliższych z osobami, które zajmują się dziejami regionu, historią, kulturą regionalną, jakimi niewątpliwie są nauczyciele, bibliotekarze i bibliotekarze, jest istotne dla muzeum, po prostu ze względu na takie po prostu nawiązywanie kontaktów, ale też możliwość pozyskiwania jakichś różnych materiałów, relacji, opracowań. A to, że możemy się pochwalić ładną nową siedzibą, że mamy ładne, ciekawe wystawy, wydaje mi się, że muzeum jest bardzo odpowiednim miejscem dla wszystkich ludzi, którzy interesują się historią i kulturą regionalną i takich zawsze do muzeum zapraszamy. Podczas konferencji bibliotekarze wysłuchali informacji o możliwości współpracy z muzeum, o specyfice funkcjonowania bibliotek publicznych czy pedagogicznych, także między innymi obejrzeli prezentację na temat motywowania do czytania. Organizatorzy planują kolejne podobne konferencje. 2 lata temu wydana została część pierwsza partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej z terenów lasów Teresz Polskich. Teraz przyszedł czas na kontynuację upamiętniającą dzieje II wojny światowej na terenie Lasów Józefowskich. Mapa wydana została w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Nadleśnictwo Józefów i lokalną grupę działania Ziemi Biłgorajskiej. Pierwsza część partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej wydana została w 2016 roku. To unikatowy w skali kraju projekt, dzięki któremu odnaleźć można miejsca obozów partyzanckich bitew czy potyczek. 2 lata temu wydaliśmy pierwszą część partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej, obejmującej tereny lasów Teresz Polskich, w których znajdowały się znaczące siły partyzantów rozlokowane w różnych obozach, m.in. obóz Korda, obóz Wojny,
obóz Topoli, Groma i tak dalej. Zainteresowanie pierwszą częścią mapy było tak duże, że no, postanowiliśmy iść za ciosem i jako Ochotnicza Straż Pożarna o Prodziakach napisaliśmy projekt do FIO Lubelskie Lokalnie na wydanie, opracowanie i wydanie drugiej części mapy partyzanckiej, tym razem obejmującej Lasy Józefowskie, czyli miejsce też, w którym stacjonowały duże siły partyzanckie, ale przede wszystkim miejsce, gdzie miała miejsce bitwa pod Osuchami, najtragiczniejsza tutaj na Zamojszczyźnie i mająca największe skutki tutaj historyczne podczas II wojny światowej. Mapa powstała w ramach projektu realizowanego w 2017 roku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach i Grupę Rekonstrukcji Historycznej WIR z Biłgoraja, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Nadleśnictwo Józefów i lokalną grupę działania Ziemia Biłgorajska. Jeśli chodzi o drugą część mapy, to były to, tak jak podobnie jak przy pierwszej części, godziny spędzone w terenie, bardzo dużo wyjazdów w teren, marsze, rajdy piesze, które też nam pomagały w opracowaniu mapy. Tutaj chciałbym podziękować grupie badawczej, a przede wszystkim Zygmuntowi Gontarzowi z Aleksandrowa oraz Władysławowi Futymie z Osuch, którzy dobrze znają te lasy, są pasjonatami historii, przede wszystkim dziejów II wojny światowej i bardzo wiele miejsc, lokacji przez nich podanych znalazło się właśnie w tej mapie. Na drugiej części mapy zaznaczone są m.in. miejsca placówek partyzanckich, akcji dywersyjnych, bitew, potyczek, pacyfikacji, schronów ludności cywilnej, ale też na przykład odtworzono trasę przemarszu zgrupowania Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z Ziemianki Wira pod Osuchy, która miała miejsce tuż przed bitwą pod Osuchami. Rozpoczęliśmy opracowywanie mapy od późnej wiosny 2017 roku. Opracowanie trwało praktycznie przez cały 2017 rok. Na początku były to wyjazdy w teren, jakby znalezienie tych miejsc, które już są jakoś w terenie oznaczone. Tutaj dużą pracę wykonało Nadleśnictwo Józefów, które postawiło drogowskazy, a także tablice w najważniejszych miejscach związanych z II wojną światową. Także też dziękujemy Nadleśnictwu, że poczyniło takie kroki. Ale dużo też miejsc nie było oznaczonych. Trzeba było po prostu je znaleźć w terenie, posiłkując się jakimiś przekazami okolicznej ludności i tak dalej. Na przykład ciekawe miejsca są pod Borowcem, gdzie istniały wsie takie jak Kozaki i Głuchy, zostały spacyfikowane i po II wojnie światowej przestały istnieć. Jeszcze do tej pory można tam znaleźć cegły właśnie z budynków, czy jakieś tam ślady po studniach i innych miejscach. Później po tych badaniach terenowych rozpoczęła się ciężka praca, żeby uzyskany materiał skonfrontować z opracowaniami i przede wszystkim ze źródłami. A następnie, tak jak tutaj widzimy, efekt finalny, czyli jakby złożenie mapy, zdjęcia i tak dalej i opracowanie merytoryczne. W planach jest też dodruk pierwszej części mapy. Potrzebne jest jednak wsparcie finansowe instytucji czy osób prywatnych. Druga część partyzanckiej mapy Puszczy Solskiej wydrukowana została w ilości 1000 egzemplarzy i przekazana do szkół, bibliotek czy instytucji kultury. Publikacja jest także dostępna dla zainteresowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju oraz biurze lokalnej grupy działania Ziemia Biłgorajska. Już od przyszłego roku szkolnego uczniowie klasy wielozawodowej Szkoły Branżowej pierwszego stopnia, uczący się w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, będą mogli liczyć na kolejne wsparcie. W środę podpisana została umowa patronacka z biłgorajskim zakładem Black Red White. Dzięki temu młodzież będzie mogła odbywać nie tylko praktyki w jednym z największych zakładów, ale też otrzyma stypendia, a absolwenci objęci patronatem zatrudnienie. Umowa patronacka dotyczyć będzie uczniów klasy wielozawodowej Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uczniowie będą kształcili się m.in. w zawodach tapicer, szwaczka, krawiec, ale też operator maszyn, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja dla młodzieży, bo będzie nauka nie polegała na tym, że tutaj w szkole będą uczniowie realizowali przedmioty teoretyczne, natomiast praktykę będą zajęcia praktyczne. Praktyka będzie odbywana w Black Red White. Będą oni, uczniowie podpiszą umowy o pracę jako młodociani pracownicy. Będą mieli przede wszystkim możliwości rozwoju, ale też i również i będą otrzymywali wynagrodzenie za właśnie tą pracę, którą
którą tam będą wykonywali. Patronem klasy jest jedna z największych firm w Polsce – Black Red White. Rozmowy dotyczące współpracy trwały od roku, a swój finał miały w środę podczas podpisania umowy patronackiej. Będziemy podpisywali z uczniami umowę o pracę na czas kształcenia, przygotowania do zawodu. I tutaj te stawki określa rozporządzenie ministra. I ja tych szczegółowych stawek nie znam na pamięć, ale te jasno jest podane, ile uczniowie będą zarabiać. Będzie odprowadzana normalnie składka na ubezpieczenie, tak? Ten etap współpracy z nami będzie wliczony do emerytury, tak? Także tutaj wszystko jest zgodnie z zasadami, będzie uczniowie będą traktowani jako pracownicy młodociani, czyli tak wszystko, co wynika z kodeksu prawa, z kodeksu pracy będzie oczywiście przestrzegane. Ponadto uczniowie objęci patronatem otrzymają też coroczne stypendia. Kursy i szkolenia we współpracy ze szkołą organizowane będą również doskonalenia zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. Szkoła zostanie doposażona w materiały i sprzęt dydaktyczny, a absolwenci objęci wcześniej patronatem znajdą zatrudnienie. Klasę planujemy utworzyć od 1 września 2018 roku. Tutaj oczywiście nabór, rekrutacja będzie prowadzona w ramach już rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. No i mamy nadzieję, że taka klasa, że młodzież taka klasa będzie wybierała, że skorzysta z oferty i będzie kształciła się w zawodach tutaj, na które właśnie jest zapotrzebowanie. Oczywiście tutaj przede wszystkim bardzo cenna jest możliwość rozwoju. Tak duża firma jak Black Red White stwarza ogromne możliwości, bo to oczywiście uczeń nie musi zatrzymać się tylko na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia, ale może później kontynuować naukę w szkole branżowej drugiego stopnia, zdać maturę, pójść na studia, prawda? Natomiast bardzo cenne będzie przede wszystkim zdobycie doświadczenia zawodowego, bo to możliwości pracy w Black Red White są na bardzo wielu stanowiskach, od stanowisk właśnie takich, które tutaj wspomniałem, po stanowiska na dużo wyższym szczeblu. Z tym, że oczywiście najważniejsza jest praktyka, jest zdobycie praktyki i zdobycie zaufania pracodawcy. Taka współpraca, wspólne kształcenie absolwenta gwarantuje w przyszłości zabezpieczenie kadr o wysokich kwalifikacjach technologiczno-technicznych. Dużo młodych ludzi teraz wyjeżdża za granicę i to też tutaj w społeczności lokalnej widać i to, co chcemy zrobić, to też zachęcić młodych ludzi, żeby tutaj zostali, żeby się związali z pracodawcą, który jest jednym z największych pracodawców w regionie i żeby zostali z nami aż do emerytury, tak? Uczniowie będą szkolić swoje umiejętności nie tylko w szkole, ale też skorzystają z wiedzy kadry pracującej w BRW oraz ich bazy sprzętów czy urządzeń. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze rozpoczyna sezon. Za tydzień, 29 kwietnia, startuje pierwsza impreza. Stanisława Dzikoń z biłgorajskiego oddziału PTTK zaprasza wszystkich chętnych do tego, by wsiedli na rower albo wspólnie z innymi pieszo przemierzali okoliczne szlaki. W tym roku cały sezon wiosenno-letni imprezy organizowane przez PTTK będą się odbywały pod hasłem w stronę historii, tradycji i kultury ziemi biłgorajskiej, co ma oczywiście związek z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Rajdem inaugurującym sezon będzie wiosenny rajd rowerowy, który wyruszy w niedzielę 29 kwietnia. Rajd dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy. O godzinie 10 zbiórka koło Lidla i jedziemy na ognisko z kiełbaskami do krainy nad Tanwią w miejscowości to Wólka Biska Żary. I tam jest konkurs jakiejś tam wiedzy turystycznej, krajoznawczej i powrót jest we własnym zakresie i rajd ten właśnie otwiera nam sezon turystyczny. Kolejny rajd zaplanowano na 12 maja. PTTK organizuje go wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ta impreza będzie się odbywać w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Szlak tego rajdu przebiega trzema trasami, pieszą i dwoma kolarskimi o różnej długości. Miejscem startu będzie Urząd Miasta, a zakończenie nad Zalewem. Na każdy miesiąc jest zaplanowany przynajmniej jeden rajd, czyli w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. No i tradycyjnie, bo to będzie ostatnia niedziela lipca, to jest lato na Żurawinowym Szlaku i jako PTTK włączamy się do rajdu na Ciosmy.
Z roku na rok w rajdach organizowanych przez PTTK bierze udział coraz więcej osób, ale oferta imprez jest o wiele szersza. Oprócz tych rajdów rowerowych to będziemy też chcieli zrobić w lipcu i sierpniu lub tylko jedną imprezę lub dwie spływ kajakowy po rzece Tanew. Najstarszym uczestnikiem rajdów rowerowych jest prawie 90-letni Stanisław Grzyb. Od wielu lat świetnie radzi sobie na najbardziej wymagających trasach. Dla tych, którzy nie mają takiej kondycji, PTTK proponuje inne szlaki. Chcę zaprosić tutaj wszystkich, całe rodziny z dziećmi. Przygotowujemy właśnie dla nich takie krótsze trasy na miarę możliwości. Czy ktoś zaczyna po prostu swoją przygodę z rowerem, no to też nie jest w stanie od razu pokonać dużych odległości. Więc w ofercie tych rajdów staramy się, bo nie wszystkie rajdy się tak da, ale staramy się przygotować takie trasy alternatywne, krótszą i trasę dłuższą. Tegoroczny sezon turystyczno-krajoznawczy zakończy niepodległościowy rajd rowerowy, który zaplanowano na 11 listopada. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Bowska wiosenny Autoreset 22 kwietnia o godzinie 19 w sali widowiskowej BCK. Cena biletu 50 zł. W imieniu organizatorów, czyli Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, zapraszamy na Akademię Fotografii Przyrodniczej, która odbędzie się od 18 do 20 maja w Zwierzyńcu na Roztoczu. To warsztaty fotograficzne, stacjonarne i terenowe, również pokazy zdjęć. Prowadzący te warsztaty to Grzegorz Leśniewski. W ramach Akademii zaplanowano pokazy zdjęć m.in. Grzegorza Leśniewskiego, Wiesława Lipca, Rafała Sieka, Tadeusza Mierzwy, Andrzeja Blachy czy Michała Korgi. Koszt uczestniczenia w Akademii Fotografii Przyrodniczej, czyli warsztaty, noclegi i wyżywienie, to 690 zł. Wszystkie szczegóły w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu. Polecamy. Lemon, Robert Janowski, Paweł Skiba oraz Joe Cocker Project to gwiazdy tegorocznych Dni Biłgoraja, które odbędą się w drugi weekend czerwca. Podczas obchodów nie zabraknie atrakcji dla dzieci i rodzin, koncertów tanecznych, muzycznych, kramów z różnościami. Tegoroczne Dni Miasta odbędą się na placu przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Rozpoczną się w piątek, 8 czerwca, inaugurując tym samym obchody 440-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Pierwszy dzień obchodów Dni Miasta to koncerty taneczne w wykonaniu zespołów z Biłgoraja. W sobotę, 9 czerwca, zapraszamy najmłodszych mieszkańców, dla których przygotowano specjalny program. W sobotnie popołudnie na scenie wystąpią zespoły Biłgorajskiego Centrum Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury i goście. Wieczór będzie należał do Joe Cocker Project. Niedziela, 10 czerwca, to główne występy gwiazd. Na scenie pojawi się Lemon, Robert Janowski oraz pochodzący z Szost koło Biłgoraja Paweł Skiba. Koncerty poprzedzi turniej rodzinny Wymiatacze prowadzony przez Harlem Strongman. Turniej składa się z kilku konkurencji, w których o nagrody rywalizują ze sobą drużyny. Sobotnim i niedzielnym obchodom Dni Biłgoraja będzie towarzyszył jarmark. Już dziś do udziału w nim zapraszamy wystawców, handlowców i rękodzielników, którzy będą mogli zaprezentować swoje prace i produkty. Więcej informacji w Biłgorajskim Centrum Kultury. Zapraszamy. Już w najbliższy weekend 28 i 29 kwietnia zapraszamy na 8 ogólnopolski turniej recytatorski imienia Izaaka Baszewisa Zingera. 28 kwietnia w sobotę o godzinie 17 odbędą się koncerty konkursowe, a o godzinie 20 zaplanowano spektakl Śmiecie Teatru Szkoły Podstawowej w Gromadzie. Spektakl powstał według tekstów Jonasza Kofty i Magdaleny Samozwaniec. Po spektaklu zapraszamy na koncert Jana Kondraka Sztukmistrz śpiewa. Niedziela, 29 kwietnia, to o godzinie 13 koncert finałowy. Wstęp wolny, sala kameralna. Serdecznie zapraszamy.
To wszystkie informacje w wieściach biłgorajskich. Za chwilę jeszcze propozycje biłgorajskiego kina, potem magazyn Na Fali, a ja Państwu przypominam, że o 17 rozpoczął się koncert jubileuszowy grupy folklorystycznej Pokolenia. Dla tych, którzy na tym koncercie nie mogą być, mamy dobrą informację. Już 3 maja ten koncert zostanie powtórzony. Proszę oglądać wieści biłgorajskie, tam będą szczegółowe informacje. Polecamy się Państwu, życzę dobrego tygodnia. Do zobaczenia.